Dzień dobry, Klub Świata Komiksu Egmont, Tomasz Kołodziejczak, w tym tygodniu ja. 10 sobota, chyba że ktoś słucha później, co jest błędem oczywiście. Warto odpalać o 10 w sobotę. Dzisiaj przegląd nowości, komiksów, na które chciałem zwrócić Państwa uwagę, a które wydaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, właśnie trafiają na rynek. Zacznę od Janka Pistoleta, Gościnny Juderco. To jest czwarty i ostatni tom naszej kolekcji dzieł wszystkich Juderco i Gościnnego. Był już kiedyś wydany w Polsce w nieco innym wydaniu, w innym formacie. Tutaj, tak jak w poprzednich tomach z tej kolekcji, są strony edytorskie opowiadające o powstaniu tej serii, o tym etapie współpracy Juderco i Gościnnego. No, myślę, że każdy fan dobrego humoru, każdy fan komiksu frankofońskiego, każdy fan wreszcie geniuszu Gościnnego Juderco ten tytuł powinien mieć na półce i polecam sięgnięcie po całą serię, bo te cztery tomy przyniosą Wam mnóstwo fajnych wrażeń z lektury samych komiksów, ale także mnóstwo ciekawych informacji o frankofońskim rynku komiksowym z lat 50., 60., tego jak on powstał, jak się kształtował, jak tam autorzy pracowali. Zmienimy temat skrajnie. Długo oczekiwany komiks Nightwing. Skok w światło, tom pierwszy. Wydajemy Nightwinga w grubszych wydaniach, tak żeby było dużo do czytania. No, jeden z najlepiej ocenianych nowych komiksów DC ostatnich lat. Nie będę streszczał fabuły, bo przecież sobie możecie ten komiks po prostu przeczytać. Ale już jest, tak? Pani się dopominali, to mają. One shot frankofoński, Ciemność. Graficznie robota najwyższej próby. Rysownik, który współpracował z Luazelem. Widać tutaj wpływ kreski Luazela. Historia fantasy, ponieważ jest to tak piękny komiks, wydaliśmy ją w większym formacie, tak żeby pasował do tych naszych mistrzowskich komiksów, które wydajemy. Myślę, że w tym formacie jeszcze ładniej będzie wyglądał, kiedy się go czyta. Historia fantasy. Jest księżniczka, jest rycerz, jest ciemność. Słyszałem opinię, że jest on mniej mroczny niż się zapowiada, ale to będzie ozdoba każdej półki miłośnika frankofońskiego komiksu. Skoro jesteśmy przy fantasy i frankofonii, to nie mogę nie zauważyć, że uniwersum Aquilonu nam się rozwija, kolejne tomy elfów i krasnoludów, a kilka tygodni temu na rynek trafił też pierwszy tom Orków i Goblinów, czyli mamy już w tej chwili na rynku trzy serie. Ja opowiadałem o tym całym uniwersum już Państwu i no i wspominałem także kilkakrotnie w różnych nagraniach, więc szczegółowo nie będę tego omawiał. Może odpowiem tylko na takie pytania, które się pojawią. Dlaczego nie wydajemy tej serii w twardych oprawach? Wiem o tym, że część fanów preferuje takie edycje. Zdecydowaliśmy się na miękkie wydania z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ wydajemy te komiksy z dość dużą częstotliwością, to chcieliśmy, żeby były dostępne. To jest mainstreamowa seria. Takie klasyczne high fantasy, magia i miecz, typowa kraina fantasy. Myślę, że z bardzo ciekawymi opowieściami, z fajnie prowadzonymi wątkami, z jakąś taką głębią psychologiczną postaci, ale bardzo rozbudowana, opowiadająca o perypetiach w krainie fantasy. Wydajemy to z dużą częstotliwością i uznaliśmy, że nie chcemy forsować finansowo naszych czytelników. I to jest pierwszy powód. Miękka oprawa, coś co się zbiera, można sobie wybrać, czy ktoś kupuje wszystko, czy tylko elfy, czy tylko krasnoludy. Druga kwestia jest taka, że te serie mają pewien koncept. Mówiłem już o tym, ale powtórzę. Elfy na przykład składają się z pięciu podserii opowiadających o pięciu rasach elfów i szósty tom dopiero będzie nawiązywał fabularnie, czy nawiązywał do rasy tomu pierwszego. No pytanie, jak to wydawać w integralach? Czy wydawać to właśnie po te pięć tomów tworzące poszczególne cykle, czy też zbierać poszczególne kolory elfów? To nie jest wcale takie proste, zatem to znowu zmuszałoby nas do wydawania bardzo grubych i drogich książek. Uznaliśmy, że to będzie
fajniejszy format dla zbieraczy, dla tych, którzy sobie chcą wybierać, selekcjonować, a dla tych, którzy mają takie poczucie, że poczytaliby jakąś w miarę regularną serię, mityczne komiksy kioskowe, no to może te komiksy mogą spełnić te funkcje. Co miesiąc dostajecie jeden, dwa tytuły i możecie sobie wejść na powrót do świata Akwilonu i dołożyć je na półkę. Zapowiadam od razu, nie spodziewajcie się, że w najbliższych kilku czy kilkunastu latach, tak myślę, będziemy wydawać te komiksy w twardych oprawach. To oznacza, że nie ma na co czekać. Trzeba kupować i czytać. Jeśli jesteśmy przy fantasy i twardej oprawie tym razem, to drugi tom Woli, komiksu ukraińskiego, steampunk, początek XX wieku. Jeśli chcecie zobaczyć polską husarię na dziwnych steampunkowych pojazdach, to właśnie w tym tomie znajdziecie. Fajna opowieść, przygoda, bardzo komercyjna grafika, no a przy okazji trochę historii. Oczywiście jest to komiks autorów ukraińskich, więc oni różne aspekty tej historii trochę ze swojej strony pokazują. Co lubię w tym komiksie, to że wspólnie z Ukraińcami Polacy tłuką zombie oznaczone czerwonymi gwiazdami, które najeżdżają na świat prosto z Moskwy. A mniejsze tytuły, ale ciekawe. Twisted Wonderland, manga. Tak, Egmont wrócił do wydawania mang. Dostajemy pytanie, jak dużo ich będziemy wydawać. No na razie mniej więcej tyle, co wydajemy i te serie, co wydajemy. Mniej więcej co dwa miesiące coś z Gwiezdnych Wojen. Mniej więcej co dwa miesiące manga disneyowska, nie gwiezdnowojenna i z pewną częstotliwością Assassin's Creed. Ale są dalsze plany. Jak wiecie, zaczniemy wydawać również mangi z wydawnictwa DC. Będzie Joker, będzie Batman. A tutaj chciałem waszą uwagę tych z was, którzy czytają mangi, sięgają po mangi albo mają w rodzinie kogoś, kto po mangi sięga. Twisted Wonderland, manga związana z grą komputerową, bardzo popularną w Japonii. No, trochę z Wolach disneyowskiego świata. Bardzo japoński tytuł. Tak jak te mangi brandowe, które wydajemy, no, są mangami, opowiadają jednakże o światach zachodnich trochę, tak, o świecie z Assassin's Creed, czy o świecie Gwiezdnych Wojen, światach wykreowanych jako światy popkultury zachodniej. Tak tutaj schodzimy głębiej do kultury japońskiej i do takiej mangowej mangowości. Twisted Wonder. Na koniec zostawiłem sobie coś specjalnego. Tytuł dziwny. Mam nadzieję, że się w nim zakochacie, tak jak ja się w nim zakochałem i jak zakochali się w nim czytelnicy w UK-u i w Stanach. Jak wejdziecie na Amazon, to tam jest 86% ocen maksymalnych tej serii. Królik kontra małpa. Niby dla dzieci, ale dla dorosłych. Grafika kartunowa, totalnie abstrakcyjny humor, zwariowane, prześmieszne, mega bestseller. To jest jeden z największych bestsellerów komiksu dziecięco-młodzieżowego na rynku angielsko-amerykańskim ostatnich lat. No i spróbujcie. Dużo stron, 216. Z tego wynika też cena troszeczkę. Wolelibyśmy, żeby był ciut tańszy, ale no niestety jest gruby. Świetna zabawa, abstrakcyjny humor. Wasze dzieciaki to pokochają, a i wy to pokochacie. Po ile macie poczucie humoru, a wierzę, że je macie. Oczywiście, szanowni nasi czytelnicy. Chyba tyle na dziś tego przeglądu. Jedna uwaga generalna skierowana do tych z Państwa, którzy nie słuchają co tydzień, nie odsłuchali tych wszystkich audycji do tej pory nagrywanych. W ciągu ostatnich lat wydaliśmy bardzo dużo komiksów dla dzieci, a w ciągu ostatniego roku mnóstwo nowych serii. Jest ich tak dużo, że nie wątpię, że nawet na półkach księgarni komiksowych nie wszystkie te serie są eksponowane i dostępne. Serdecznie zachęcam Was do zajrzenia na stronę wydawnictwa Egmont, gdzie znajdują się elektroniczne samplery naszych serii dziecięcych. Możecie tam wejść i przeczytać sobie po kilka stron z komiksów, poczytać opisy tych serii i zdecydować, czy chcecie te serie kupować dla siebie, czy dla swoich dzieciaków. Natomiast jest ich bardzo dużo, ponieważ idzie jesień, zbliża się czas kupowania prezentów dla dzieci.
Bardzo polecam, żebyście zapoznali się z tymi tytułami. Ja w ogóle uważam, że rodzice powinni kontrolować to, co dzieci czytają w miarę swoich możliwości. Wiem, przegrywamy czasami w tym wyścigu i to zadanie jest trudne do zrealizowania, ale powinniśmy się stanąć, ja to już nie mam dorosłe dzieci, ale ci, którzy mają dzieci małe, powinni to kontrolować, więc to jest jeden powód, ale drugi jest taki, że wydaliśmy ich naprawdę dużo i są naprawdę fajne i po prostu mogliście się w ogóle z nimi nie zetknąć. Tu na dole pojawi się adres naszej strony na wszelki wypadek i tam te samplery są trzy. Jeden z komiksami humorystycznymi, jeden z fabularnymi, z opowieściami komiksowymi, jeden z komiksami dla najmłodszych dzieciaków, takich 4, 5, 6-letnich. Tamte samplery są, obejrzyjcie je sobie. Tyle na dzisiaj. Życzę miłego weekendu, a my widzimy się już we wrześniu. Do usłyszenia, do zobaczenia.